Bang. Panie wójcie, sprawa taka, która pojawiła się właściwie przedwczoraj. Myślę, że znaliście pan sprawę, bo ta sprawa chyba już została nagłaśniana. Przedwczoraj do Żarowa zaczęły zjeżdżać ciężarówki z łódkami i zrzucać na terenie zieleni w środku miejscowości Żarowo destrukt, ten, który prawdopodobnie pochodzi z ronda Wiknik. Czyli po prostu jest to, co zostało uzyskane z rozbiórki. No byłem przeszczęśliwy przez krótki czas, że faktycznie tutaj powiat porozumiał się z gminą i część ten materiału, tam dość dużo, tam kilkanaście łódek przyjechało, zostanie zagospodarowane. A w którym miejscu to jest? W samym środku, koło warsztatu mechanicznego, koło pętli autobusowej. Sandra, tam gdzie jest ten warsztat? Tak jest. Sara. Bardzo... Sara. I tak, no byłem szczęśliwy, że to faktycznie będzie wykorzystane na nasze potrzeby, na tych naszych dróg gminnych. Zresztą potrzeb jest co niemiara, zresztą wiemy. Widziałem, że w Dżędzisach kilka dróg zostało zbudowanych, czy przebudowanych, przeremontowanych. Myślałem, że to faktycznie zostanie pociągnięte dalej. No, ale tutaj moja radość trwała krótko. Po rozmowie z panem sołtysem okazało się, że zostało faktycznie zrzucone na grunty, czy też działki, które są działkami powiatowymi. I mieszkańcy mają ogromne tutaj żal, ponieważ tego materiału jest dość dużo. Te zdjęcia, jak to wygląda, mogę państwu oczywiście przedstawić. Jest to teren zielony, trawiasty, który był koszony przez nas, przez mieszkańców. Tam były nasadzenia drzew i krzew. Są bardzo fajnie zrobione zdjęcia, jak są te drzewa połamane, poniszczone. Ten materiał to jest materiał pochodzący z rozbiórki drogi, czyli to jest asfalt, to jest smoła. Krótko mówiąc, to śmierdzi. Mieszkańcy są wściekli na zarząd dróg wojewódzkich, powiatowych, przepraszam. Mało tego, zostało to zrobione bez żadnego uzgodnienia z gminą. Próbowaliśmy dowiedzieć się z gminy, cokolwiek to państwo wiecie, nie wiecie. Sołtys nie został powiadomiony, dopiero faktycznie widać było pojazdy, które to przechodzili i zrzucali. Pewnie mieszkańcy nie mieliby nic przeciwko, gdyby to faktycznie zostało wykorzystane docelowo na nasze potrzeby. Ale z tego co wiem, to nie będzie. Będzie to wykorzystane prawdopodobnie na drogę na wzmocnienie poboczy między Żarowem a Grzędzicami, być może gdzieś tam, przepraszam, Żarowem a Stargardem, być może dalej. Mało tego, że zostało to zrobione, zasypiony, krótko mówiąc, obraz. Dbamy o to z estetykiem miejscowości, nawet jak zostanie zabrane. Na pewno w całości nie będzie ten materiał odpadowy zabrany, on zostanie w dużej mierze, tak? Jak później zagospodarować ten teren? Tam mieszkańcy siali trawy, dbali o ten teren i został on po prostu zdewastowany. Nie wiem, czy to tutaj ta sprawa w tym momencie poprzez zniszczenie tych elementów przyrody, czyli te drzewa, nasadzenia, no nie kwalifikuje się do zgłoszenia organu ścigania w tym zakresie, ale to jest inna rzecz. Jeżeli chodzi o ten frez asfaltowy, destrukt, różnie to nazywają, ale no cieszyłbym się, gdyby to były na potrzeby naszych dróg. To jeszcze byśmy przeżyli. Na pewno będzie z mojej strony interwencja, skąd pomysł, dlaczego, no ich teren, no. Ale to można było znaleźć, uważam, że wskazalibyśmy też inny teren, taki bardziej przydatny na tego typu składowanie, tego typu materiałów. Myślę, że nawet w Żarowie tam w kierunku nie ma problemu.